Na terenie filii miejskiego żłobka, która od września funkcjonuje na osiedlu Kozłówka, pojawi się czujnik jakości powietrza. Kolejne w mieście urządzenie pod nazwą Early umożliwi większą dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych placówki. Decyzja o instalacji zapadła w trakcie spotkania w miejskim ratuszu. Oprócz zastępcy prezydenta Piotra Zadrożnego wzięli w nim udział Irena Bogucka, prezes zarządzającej mieniem komunalnym spółki KZB oraz pracownicy ratusza. W kontekście zimy i większego zanieczyszczenia powietrza czujnik pozwoli na bieżąco monitorować jego jakość. Zależy nam na tym, aby dzieci były dobrze chronione, bo o ile w samych pomieszczeniach są zainstalowane oczyszczacze powietrza, o tyle jeżeli będą chciały panie wyprowadzić dzieci na dwór w okresie zimowym, w okresie grzewczym, to zależy nam na tym, aby te spacery odbywały się wtedy, kiedy nie ma zagrożenia ze strony pyłów różnego rodzaju. Sam budynek jest wyposażony wewnątrz w oczyszczacze powietrza, natomiast na zewnątrz zamontujemy czujnik Early, dzięki czemu będzie podgląd, wiedza, jak w danej chwili wygląda zanieczyszczenie powietrza i dzieci będą wychodziły wtedy, kiedy ta jakość powietrza będzie dobra, natomiast wtedy, kiedy będzie zła, no to w tym momencie nie będą korzystały z placu zabaw. Zatem klamka zapadła i lada dzień czujnik Early zacznie na Kozłówce węszyć za efektami działalności tzw. kopciuchów. Pozostaje pytanie, co ze źródłem dymiącego tam zimą problemu? Okazuje się, że zasadnicza odpowiedź jest już znana. Jeśli chodzi o ogrzewanie budynków komunalnych na osiedlu Kozłówka, większość tych budynków została przyłączona do sieci ciepłowniczej miejskiej. Został jeden nieprzyłączony budynek, adres POW 8. Tam jest kilkadziesiąt lokali socjalnych. I niestety jest tam też równie wiele do zrobienia. Trzeba wykonać węzeł cieplny, trzeba wykonać całą instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania. Trzeba przeprowadzić choćby częściową termomodernizację budynku, czyli docieplić ściany zewnętrzne, dach, fundamenty, wymienić stolarkę okienną. To zaś bagatela koszt co najmniej kilkuset tysięcy, jeśli nie nawet miliona złotych. Trudno się zatem dziwić, że gmina występowała wcześniej o środki zewnętrzne na ten cel. W obecnej perspektywie unijnej nie udało się ich jednak otrzymać. Kiedy pojawią się nowe widoki na fundusze z Unii Europejskiej, ratusz wystąpi o nie ponownie. Sęk w tym, że pieniądze nie są tu problemem jedynym. Budynek jest pod opieką konserwatora, w związku z tym wszystkie prace wymagają uzgodnień. W związku z tym wiemy już, że nie będziemy mogli na przykład tej izolacji cieplnej położyć od zewnątrz, tak jak się to robi tradycyjnie, tylko od wewnątrz, co niestety podwyższy koszty. W związku z tym złożyliśmy projekt i zwróciliśmy się o dofinansowanie środków unijnych na ten cel. Niestety nie udało nam się uzyskać tych środków, co wstrzymało na jakiś czas pracę, ale liczymy na to, że w kolejnej perspektywie finansowej pozyskamy te środki i również ten budynek przy POW 8, który znajduje się w bezpośredniej bliskości nowej filii żłobka miejskiego, będzie podłączony do sieci cieplnej. Pozostaje jeszcze aspekt etyczny całej sprawy. Obecnie zadłużenie czynszowe budynku przy ulicy POW 8 wynosi blisko 240 tysięcy złotych i to przy miesięcznych opłatach w wysokości około 20-30 zł za lokal. Trudno się zatem dziwić części legionowian, którzy kwestionują zasadność nagradzania dłużników kosztującą setki tysięcy modernizacją. Troska o środowisko wydaje się tu jednak być wartością nadrzędną.